kluczyk wziąłeś? Kluczyk mam. Od mojego też? Ja mam to wszystko brać, te plecaki? Nie wiem właśnie. No muszę chyba. Aha, bo drona masz tam pewnie. No. To lepiej weź, bo szkoda drona. Siema. Jest, to jest cyberka? No, cyber. Kurde, 900. Takiego przodu. No widzisz, sam robiłem. No jak mogłeś widzieć, jak sam robiłem w garażu przez 4 miesiące. To nie jest seryjne, nie? Czy znaczy, od owiewki nie. No właśnie tak, trochę jak taka Aprilia wygląda, ale tak patrzę, znaczek Honda, mówię, kurde. Ja pierdziele. Postarałem się, czy nie? No fajnie wygląda. No bo to jest 99 rok, to jest ta, wiesz, ta taka... No. I okleina pewnie też samemu, co? Jakiś swój... Tak, tak. Kolega mi to tam wymyślił i okleił. Fajne. Na Xilu i tak, wiesz, pod moje, nie? Normalnie, rządowa czwórka, nie? Tak. Zobacz kolektory, jak dosłyszałem. Żartuję, to malowane. Czerwone, malowane. Kasper się tak nabrał. Ja jak przerabiałem swój, bo ja mam niby 50 w papierach, ale robię swapa, nie? No. DNSR 125. Pokażesz sprzęta swojego? No to chodź. Kasper, idziemy sprzęta oglądać. Czyli swapa robiłeś sam? Swapa, no, ostatnio. No. Będziesz na kanale, wiesz, na Black Opsa. Jakim? Black Opsa. Black Ops? No. Miał teraz 18, będę chciał A2 zrobić i wtedy myślałem, nie wiem, czy zblokowaną ZX6R pewnie nie kupię, co zblokowany na A2? Wiesz co, powiem ci, że to ciężkie klimaty są, nie? No. Tam no. Plastiki, żeby nie popaliło, to w bandaż dałem, nie? Ten no. Termiczny. To też tu jest silnik inny. Tu... Moto Addix, no. Koledzy moi. Tak? No. Oni gdzieś spod Płocka się też tak są. No. Tu jest też kolejna naklejka, nawet Moto Addix. I co zrobiłeś? Jaka pojemność teraz jest? Honda NSR 125 dwusuwie, nie? No sam silnik wymieniony, tylko napęd jeszcze trzeba było mieć na grubszy łańcuch. A odpalisz, jak to chodzi? No. A jaki VMAX? Ze 140. O, no to lepiej niż RK, nie? No, no. Czy teraz chyba lepiej. I sam robiłeś wszystko? Z tatą, no. Kupiliśmy migomat i tam przerabialiśmy. To jest seryjna 50, R-ka tam gdzie gdzieś stoi. Aha, to aha. 125. To jest seryjna 50. Była, no. Seryjnie to jest 50 z AM6 50. A tu jest teraz swap na silnik Honda NSR 125, nie? Mhm. To trochę, tu jeszcze pewnie jeszcze więcej włożyliśmy w tego swapa w to wszystko niż sam motor. Motor kupowaliśmy za jakieś, nie wiem, 4200, coś takiego. A swap sam wyszedł też pewnie z 4 koła, bo to jest takie kupowanie silnika, nie? No. Kupiłem silnik, że niby po remoncie wszystko. No właśnie. A potem się okazało, że nie i cały był do remontu, nie? To jest takie kupienie silnika właśnie. Wszystko. Ale piękne. Ustań tak sobie, to na miniaturkę będzie od razu. Siema. Damian i jego Yamaha. 140 VMAX, kurde, powiem ci. No już jest porobione. Super. Wydech też musiał być, nie? Ode NSR. No, tak, tak. Bo w 50... Widziałeś w busuwie? Sprzęta? Miałeś? TZR? TZR-kę zaczynałem od TZR-ki, później S125. Czyli one seryjnie i tak były w busuwie. Tak, tak, tak. TZR-kę, później S125, no i teraz R1.
Ale ci powiem, to wcale nie wygląda na 50. Ja bym się nabrałem, ci powiem. Ja myślałem, że to jest RK. No. Tak. Naprawdę. A to jest SN, tak? TZR. Jak? TZR. 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 To ty, to taką ja jeździłem, tylko trochę przerobioną na Nikeda, wiesz? A, że bez obiewek pewnie? Tak, tak, tak. I to się odpychało, ci powiem, nie? Mi się też zatarła raz, zmieniłem cylinder, zatarła się drugi raz i stwierdziliśmy, że robimy swapa już, nie? Na inny silnik. Jaki jest? Kondens. 140 V-max, to może z nami lecieć, bo wiesz. O super, to dzięki Damian. A licznik ci działa, jak zmieniłeś ten? Działa, bo tu też było zabawy. Są na dwa komputery, nie? Jeden jest komputer pod zbiornikiem TZR-ki, że tam licznik, prędkościomierz, przebieg, wszystko. A drugi jest komputer tutaj zapłonu. Tu jest komputer kolejny zapłon, to już są DNSR-ki, nie? Oddzielny specjalnie do silnika. To jest regulator napięcia, też myśleliśmy, tego oryginalnie nie było. To jest to wystypracowane serce, trzeba było dorobić. Mieliśmy taką blaszkę, no trochę tu było wszystkiego zabawy. Cała rama jest powzmacniana, nie? No jest porobiona właśnie. Jest inwestycja. Tam ostatni sezon będę robił A2 i coś większego. I zobacz w lepę. Teraz to właśnie 5 za 50. Zobacz w lepę, patrz. Ja ci dam moją jeszcze. Ja mam jeszcze Moto Adis bluzę, koszulkę. Uja! No, to jest zawsze uczciwe oglądać. Świetnika szukam, wiesz, bo muszę. Nagrasz? Coś? Nie. Mogę tak powiedzieć? No. Napleski się połóż. Pewnie, że się nie odklei. Moje wlepy się nie odklejają. Ale wiesz, zaraz będziesz miał z 5 koni więcej, wiesz? A ja. No. No to teraz masz już komplet. Elegancko, tylko jeszcze dognij. Wojenny. Sety sportowe widzę, masz też. To? No, jest złote. Mamy właśnie też manetki, ciężarki, klamki, wszystko, nie? Z klamkami też było zabawy, bo te klamki w ogóle nie pasowały. Z pawami na zimno, o tu w ogóle musieliśmy ten. Tu jest zrobione, nawet nie widać. Ale tego oryginalnie nie było. No, tu jest wszystko z pawem na zimno zrobione. A musiałeś tu przed łóżkę zrobić. No, żeby do światła stopu, nie? Ale jaką masz matową, fajną szybę. Widzisz, szczególiki, nie? Powiedz. I w ogóle malowanie matowe fajne. Szczególiki, nawet tu o, lusterki w okrejne karbon. Tutaj jakieś też boczki, takie te karbon, ale nie? No. Pedant! Damian jest pedant, kurde. Uwielbiam. Uwielbiam filmować sprzęty. Widzów, jak kurczę, jest tak wszystko, wiesz, porobione fajnie. Nawet co do tego, nawet są te nakrętki z foczkami sobie specjalnie zrobione, żeby też fajnie jakoś wyglądały, nie? No. Ja pierdzielę. A ja w fajerce hamulców nie ma. Nagrywaj vloga. Nie, no tamta kamera to jest mówić. No ja. Mój duszek. No dobra, to dzięki chłopaki, dzięki Damian. Trochę sprzętu jest, nie? Nie mówię, że jest dużo, ale coś tam jest. Tu jakiś wykłowiec. No. O, co tu jest? Zobacz, jaka beta. BMW.